3000 polubień. Tyle stuknęło kilka dni temu na fanpage'u bloga republikańskiego na Facebooku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, a w związku z tym, że jest to pewien etap, który świadczy o długiej drodze, fajnej przygodzie wspólnej, chciałem podzielić się z Wami kilkoma rzeczami. Po pierwsze, powiem o tym, jaka jest najważniejsza, najbardziej taka wspaniała dla mnie rzecz w blogu republikańskim. Po drugie, zobowiążę się do jednej rzeczy względem Was i względem całej tej inicjatywy. I po trzecie, poproszę Was o pomoc konkretną, chociaż nie za, powiedzmy, że nie za ciężką. Pierwsza rzecz to chciałem wrócić do tego, co się dzieje od kilku dni. Postanowiłem opublikować post na temat tej ustawy antyaborcyjnej. Można ją znaleźć na mojej tablicy. To była trudna decyzja, muszę przyznać, ponieważ temat jest oczywiście jeden chyba z najcięższych w naszej debacie publicznej i nie widziałem tam szczególnie przestrzeni do jakiejś dobrej debaty, dobrej dyskusji. I tu muszę przyznać, bardzo się zdziwiłem i pozytywnie zaskoczyłem tym, jak wspaniały odbiór był tego posta. Po pierwsze, chodzi o popularność, która w tym momencie już wynosi tam 100-kilkadziesiąt tysięcy zasięgów. I zdecydowanie skala przewyższyła to, co działo się do tej pory. Ale po drugie, i to jest najważniejsze, komentarze w znakomitej większości były na poziomie właśnie. Komentarze w znakomitej większości utrzymywały poziom dotychczas spotykany na blogu republikańskim. Potrafiliście się dogadywać, potrafiliście, nawet jeśli byliście innego zdania, innych poglądów, potrafiliście się szanować, potrafiliśmy się szanować, przekonywać argumentami, ale porzucać jakieś nieco bardziej wulgarne sposoby dyskusji. I tutaj chcę zmierzam do tego, co jest dla mnie najbardziej istotną rzeczą w blogu republikańskim, bo oczywiście to jest coś, co ja odczuwam jako swoje dziecko od początku własnymi siłami i własnym wysiłkiem i czasem i finansami rozwijam bloga republikańskiego, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że zgromadziliśmy tutaj naprawdę wspaniałe grono ludzi, którzy potrafią rozmawiać na innym poziomie zupełnie niż ludzie współcześnie w internecie, ludzie w ogóle współcześnie, bo współczesność to szum informacyjny, ludzie są przyzwyczajeni do tysiąca śmieciowych informacji, więc ludziom nie chce się zgłębiać, nie chce się czytać dłużej, poświęcać wysiłku na zgłębienie tematu, nie chce się dyskutować na poziomie i nie chce się szanować innych w komentarzach, jeżeli mają kompletnie inną opinię. Na blogu republikańskim, muszę przyznać, panują zasady, do których ja zmierzam od początku. I to jest dla mnie najbardziej niesamowite. Czuję, że tutaj powstaje bardzo wartościowe miejsce w internecie i to jest Wasza zasługa przede wszystkim. Oczywiście nie ujmuję sobie niczego, ale to Wy tworzycie to miejsce w równym stopniu co ja. Druga rzecz, i bardzo Wam za to dziękuję, to jest coś absolutnie niesamowitego i nie boję się stwierdzić, że to czyni blog republikański ewenementem w internecie. Druga rzecz jest zobowiązaniem moim, ponieważ jak widzicie stuknęło 3000 polubień, tak naprawdę teraz już ponad 3150, czyli sądzę, że dzisiaj nawet do 3200 dobiję. Chciałem się zobowiązać, że do momentu 4000 pojawi się logo wreszcie, bo ileż można robić coś bez logo. Więc pojawi się jakiś logotyp, może też jakiś motyw graficzny. Przemyślimy tą kwestię, ale jeżeli macie pomysł, jeżeli macie jakieś propozycje, śmiało piszcie i w komentarzach, i w prywatnych wiadomościach. Każdą propozycję bardzo chętnie rozważę. I bardzo bym się cieszył, gdyby to logo wyszło od nas, gdyby to nie było tylko moje widzimisię, ale chciałbym, żeby to faktycznie wyszło od nas. Więc jeżeli tylko macie jakiś pomysł,
to śmiało uderzajcie. Pamiętajcie, nie ma głupich pomysłów. Mam przynajmniej nadzieję, że nie obalicie tej teorii. Trzecia rzecz to moja prośba do Was. Ponieważ blog republikański jest, no właśnie, blogiem republikańskim, czyli z natury czymś, co stawia na dobro wspólne i na ma taką, niesie taką misję, takie przekonanie, że najlepsze rzeczy powstają oddolnie i najlepsze rzeczy wychodzą od nas. Dlatego bardzo proszę, jeżeli widzicie dobrą treść, chociażby polajkujcie, dajcie jakąś reakcję, skomentujcie, udostępnijcie. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób widzi dobrą treść i zatrzymuje ją dla siebie. Rozumiem to. Jest to dość naturalne dla większości z nas, ale pamiętajmy, że w ten sposób nie przyczyniamy się do szerzenia tych treści. A media społecznościowe dają nam fantastycznie proste mechanizmy poszerzania kręgu zainteresowanych, co pokazuje post właśnie ten sprzed paru dni. Dlatego bardzo Was proszę, włóżcie wysiłek i zmieńcie swoje przyzwyczajenia. Jeżeli widzicie post, który Wam się podoba, dajcie polubienie. Tutaj świetnym przykładem jest Łukasz Cołta, który napisał pod jednym z ostatnich postów: lajkuję, żeby był zasięg większy. Łukasz wie, jak to się robi, Wy też wiecie, jak to się robi. Wiedzcie, jak to robić. I naprawdę zostawiajcie, bo to dla mnie też jest ważne. Jeżeli piszę artykuł, to poświęcam na niego dużo czasu. To nie jest artykuł, który pisze się w 20 minut. Poświęcam na to wiele godzin i bardzo mi zależy na tym, żeby widzieć tą reakcję, jak i mieć jakiś feedback. Nawet jeśli to jest konstruktywna krytyka, to bardzo, bardzo dobrze. Proszę Was, włączcie się we wspólne tworzenie bloga republikańskiego. A może nie włączcie się, bo widzę, że bierzecie udział. Włączajcie się coraz bardziej i coraz bardziej, ponieważ to jest nasze wspólne miejsce w internecie. Wartościowe miejsce w internecie. Takich miejsc jest niewiele i chciałbym, żeby nam zależało na tym, żeby blog republikański rósł w siłę. To zależy tylko od nas. Od nikogo więcej. Nie szukajmy wymówek, że się nie da, że w algorytmy Facebooka, że cokolwiek innego. Od nas zależy, czy dobre treści będą szły w eter, czy w eter będą szły kłamstwa mediów, dużych mediów, czy w eter będą szły plotki z pudełka, bo takie są alternatywy. Także pamiętajcie, od was zależy, w jaki sposób te treści będą się niosły. I to tyle. Dziękuję jeszcze raz za 3000 polubień. Jeżeli ktoś chce wesprzeć finansowo, to zapraszam na sklep republikański. Można tam dostać m.in. taki kubek z myślą, wspaniałą myślą Ronalda Reagana. Jeżeli ktoś jest zainteresowany inwestowaniem, to również znajdzie błyskotliwe cytaty z Warrena Buffetta. Znajdzie się i coś z bronią panną. Jest kurs book, jak się ogarnąć finansowo, więc jeżeli ktoś jeszcze nie do końca te swoje pieniążki ogarnął, to może czas najwyższy, ponieważ 100% przychodu ze sklepiku idzie na rozwój bloga republikańskiego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Bierzcie udział, bierzmy udział w rozwoju bloga republikańskiego, bo to jest nasze wspólne, dobre miejsce w internecie. Dziękuję serdecznie. Marek Czuma, blog republikański.